Zaloguj się do programu Solar Planet. Wybierz wymiarowanie systemu montażowego oraz język polski u dołu ekranu. Krok pierwszy, czyli dach. Wybierz rodzaj dachu, wprowadź jego wymiary. Krok drugi, pokrycie dachu. Wybierz rodzaj pokrycia dachu. Wybierz blachodachówkę. Zwróć uwagę, że Planet narzuca już montaż bezpośredni. Wprowadź pozostałe dane takie jak materiał, długość fali, grubość blachy. Wybierz lokalizację na mapie lub wpisz adres. Wybierz typ terenu. Pamiętaj, że typ wybrzeże to otwarty teren narażony na duże podmuchy wiatru. Typ czwarty miasto to zwarta zabudowa z wysokimi budynkami, które osłaniają Twoją instalację. W kolejnym kroku, czyli system montażowy, wybierz moduł. Jeżeli na liście nie ma modułu, który chcesz wybrać, możesz wprowadzić swój własny moduł. Następnie wybierz sposób montażu modułów na dachu, pionowo lub poziomo. Solar Planet przygotuje dla Ciebie system montażowy. Możesz go edytować. Na przykład wybrać inne mostki lub kolor klem. W następnym kroku, czyli układ modułów na dachu, możesz wybrać przeszkody, które znajdują się na dachu i ułożyć moduły. Wszystkie elementy na dachu mogą być dowolnie przesuwane, modyfikowane, kopiowane i wklejane. Następnie oblicz konstrukcję montażową. Po najechaniu kursorem na konkretny element, Planet podpowie Ci, co to jest i poda jego pozycję na dachu. W wynikach możesz zobaczyć zestawienie materiałów, obciążenia i statykę. W kolejnym kroku utworzysz dokument w PDF-ie. Możesz zaznaczać punkty, które mają się w nim znaleźć. W tym dokumencie znajdują się takie punkty jak informacje o projekcie, o budynku, o modułach fotowoltaicznych i o konstrukcji. W ostatnim kroku, eksport, możesz modyfikować ilości elementów, które chcesz zamówić. A
Aby wyeksportować listę komponentów do naszego sklepu online, najpierw zapisz projekt, a potem wybierz ikonę Webshop i przenieś zestawienie materiałów do sklepu internetowego.